Ja dziękuję bardzo. Nie myślałem, że na wykładzie jackim możemy się oko spocić. Jacku, zaskakujesz cały czas. Naprawdę to, co zarana nam zafundowałaś, to dla mnie osobiście jest bardzo osobiste. Powiem dlaczego. Przed wyjazdem tutaj miałem w dłoni taki pakiet tego obrazka lewego. Jezu, ufam Tobie. Taki magnetyczny, przyklejany do znamion głównego księdza. I mówię, a może wezmę, rozdam wszystkim. A mówię, ja to takie infantylne obrazki będę rozdawał. No i nie wziąłem. Nie pozwalam dla świętego ewidentnie. Modlitwa Jezu Chryste, Synu Boży, ulituj się nade mną grzesznikiem. Jest to moja najczęstsza modlitwa, którą z wyjątkową adorację nasza wspólnota rozpoczyna właśnie koronkę do miłosierdzia Boże. Po tym głębokim zrozumieniu tego, odmawianie jej już nigdy nie będzie takie jak dotychczas. Uczestniczenie w życiu Trójcy Świętej, tak? No to jest adoracja. Przebóstwienie też mi jest bardzo bliskie. Modlę się nawet tak. Duch Święty, przebóstwaj mojego ducha na swój obraz i podobieństwo. Gdyż myślę, że nasz duch i Duch Święty to jest to miejsce, gdzie człowiek może spotkać się z Bogiem. I czwarty przykład. Ten opis jako żywo przypomina medytację. A te bóle, te jakieś takie, z czego zdaje rację. A te bóle, te jakieś takie, z czego zdaje się, że nasz prowadzący nie rozumiał, chodzi o to, że po 25 minutach, 30 medytacji cierpiemy. I autentyczny pojawia się ból i walka ze swoją, no, ze swoim bólem, tak? Żeby nie koncentrować się na bólu, nie tylko jednak na Bogu, na oddechu, na słowach Jezu Chryste, Synu Boży, czy na słowie Jezus, jak niektórzy to robią. To po prostu te tam bóle wymienione i tak dalej. I ze zdumieniem, i jeszcze waham się, czy to powiedzieć, ale tyle już powiedziałem w tej sesji, że powiem mi to. Podczas jednej medytacji, ja jestem charyzmatyk 5 lat, ale nigdy wizji mi nie miałem, proroc nie miałem, językami nie mówię, tak? Czyli jestem taki rozumowy charyzmatyk. Też trochę dzięki Markowi, że mnie tam naprostował ten język, prawda? Tego. Podczas jednej medytacji siedzimy w kręgu, klęczymy na taki klęk siedzący. Podczas jednej z medytacji, powtarzając modlitwę Jezu Chryste, Synu Boże, ulituj się nade mną, miałem wizję. Po raz pierwszy miałem wizję. Jak siedzimy w kręgu, to na środek tego naszego kręgu spłynęło z góry, to jak usłyszałem tutaj, to gęsia skórka mi się pojawiła. Spłynęło z góry światło i za tym światłem biały krzyż. I to światło rozpromieniało tak się na nas siedzących w tym kręgu. I z tą wizją zostawiam was. Generalnie tak przez cały ten wykład mnie dosyć silnie rezonowała kwestia. Tego, jak tutaj kolega poruszył, cierpienia cielesnego w trakcie medytacji chrześcijańskiej. I tak swojego czasu też sporo na ten temat z ludźmi rozmawiałem. Tak sobie mogę się podzielić tym, czy tego, co się dowiedziałem. To jest tak, że w zasadzie ta kwestia dotycząca roli tak naprawdę ciała w trakcie modlitwy, ona jest znacznie starsza niż od XI wieku i sięga ojców pustyni. No my z objawienia wiemy, na przykład dzięki liturgice, że ciało ma funkcję jedynie służebną w trakcie modlitwy. Jego zadaniem jest poprzez zewnętrzny akt pokazywanie tego, co robimy. No i poprzez to, co w środku robimy, tak naprawdę się modlimy. Też ta koncepcja wschodnia,
która no, sięga tam przez Azję, po Japonię nawet, która mówi o tym, że ciało powinno formować modlitwę, że akty cielesne powinny w jakiś sposób wpływać na to, co się dzieje duchowo w nas w środku. No i właśnie to, co tutaj Pan mówił o właściwie stwarzaniu warunków, żeby cierpieć w tekście modlitwy, tak dość żywo mi przypomina jednak tą koncepcję bardziej wschodnią niż zachodnią modlitwy i medytacji. Znaczy, ja tylko powiem, że tutaj przytaczałem na samym początku różnego rodzaju wzory tej właśnie modlitwy nieustającej, nie we wszystkich instrukcjach jest w jakimś cierpieniu, no właśnie to musi, boleć czy coś takiego. To takie największe właśnie przegięcie na stronę miało miejsce w XIV wieku, kiedy ta największa kontrowersja tam w Bizancji powstała, te trzy synody się tam odbyły na ten temat, a potem to przyjęło, to już mówiono, że owszem, no, może to być się wiązać z jakimś bólem, ale to nie jest najistotniejsze. Najistotniejsze to, żeby to powtarzać nieustannie, no właśnie taka się zrobiła norma w Rosji w XIX wieku 1000 razy dziennie. No i to tyle. Nawiążę może do tej myśli Jacka, który bardzo nam tutaj podkreśla ten pierwszy. Pierwowzór wileński, zresztą słusznie, bo zawsze pierwowzór jest ważny. Wileński obrazu. Ja mogę zaraz ten. I tutaj chciałam nawiązać do tego, że apologeta to jest obrona, apologetyka to jest obrona tej nadziei, którą mamy, tak? Taka jest definicja. I obawiam się, że w pewnym momencie apologetyka staje się atakiem na nadzieję, którą mamy. To znaczy bardzo wielu osób na świecie zna ten obraz chyły jako obraz miłosierdzia Bożego. On jest jednak najczęściej reprodukowany i znajduje się w tych ładnikach, do których wszyscy pielgrzymują, tak? I teraz ludzie mają nadzieję, że modlą się przed tym obrazem, który właśnie siostra Faustyna, tak? Do gości, a oczy inaczej patrzą, to, że jest, jak to powiedziałeś, Jacku, przyblokowany kanał łaski. Ja dobrze usłyszałam? To znaczy... Może nie, poczekaj, ja tylko skończę myśl, że chodzi o to, że ja jestem człowiekiem zachodu. Jestem w kościele zachodnim i to mnie odróżnia od myślenia człowieka w kościele wschodnim. Dobrze to rozgranicza Felix Koneczny, który pokazuje różnicę w cywilizacji bizantyńskiej i cywilizacji łacińskiej. Jak to się przekłada na ikonę? Cywilizacja bizantyńska, która jest pod wpływem myśli, w większym stopniu myśli gnostyckiej, czyli ta tendencja do poszukiwania recepty na sakrum dąży do dogmatyzacji obrazu. To znaczy, ktoś tam tworzy wzór, jakiś mnich właśnie na górze Atos, czy gdzieś tam jakiś mnich tworzy wzór, a ludzie muszą ten wzór opowiadać. Czyli jest objawienie ikony, ręka ma być tak. Jeżeli ręka jest inaczej, to jest przyblokowany kanał łaski, koniec, kropka, nie ma. Ikona do spalenia i też niekiedy człowiek do zastrzelenia, czy jakiegoś tam zlikwidowania, no bo heretyk, nie inaczej namalował. I to jest właśnie cywilizacja bizantyńska, czyli próba wtłoczenia, że Duch Święty działa tylko przez twórcę pierwotową, a dalej już Duch Święty ma jakby szlaban. Jest pan linnik, masz nawołać go do podlinnika, a jak nie, to przyblokowujesz pana łaski. Natomiast w kościele zachodnim uważamy, że Duch Święty nie ma jakichś tamtych działań, tylko że on działa przez artystę, który był wcielony, czyli pozwalał się oglądać, tak?
ale nie mamy żadnych opisów, tak jak on wyglądał konkretnie. Tak samo jak nie wiem, jak wyglądała Maryja. I to, że istnieją trzy obrazy przynajmniej, no bo ten obraz tyły, obraz ten pierwotny Kalimilowski, tak, i tam ten Ludomira Ślędzińskiego, to jest właśnie przejaw myśli zachodniej. Że może być ręka tak, może być ręka inaczej. I to, że Jezu, ufam Tobie, to znaczy, że nie zamykamy tego Jezusa w określonej formie. Jezu, ufam Tobie, a nie formą ufam Tobie. Prawda? On może być tak, może być inaczej, a nie wykluczone, że teraz jakiś tam mały Kazio namaluje obraz Jezusa Miłosiernego według wizji siostry Faustyny i będą cuda się działy przez ten obraz. I mamy tego mnóstwo przykładów w Kościele Zachodnim, choćby przez to, że ikona Matki Boskiej Częstochowskiej, która jest ikoną tam wiemy konkretnie grecką tam z XII wieku, po profanacji w Polsce została kompletnie przemalowana za czasów Jagiełły. Także jak to się weźmie pod czerwone, to ona ma oczy o 4 cm niższe. Była pochylona, dzieciątko było inaczej. I jednak właśnie okazuje się, podczas gdy mamy mnóstwo ikon starożytnych, niezmienionych. I jakoś Duch Święty wybrał sobie jako narzędzie ikonę, no skandalicznie według tych wschodnich obyczajów, zmienioną, przemienioną. Więc stąd właśnie taki czujnik mi się pokazał, kiedy usłyszałam, że może być przyblokowany kanał łaski przez pozycję ręki. Dziękuję bardzo. Nie zgadzam się z każdym słowem, które zostało wypowiedziane. Przede wszystkim, kiedy Pan Jezus dyktuje siostrze Faustynie, jak ten obraz ma wyglądać, to jest wola Boża. Nie można sobie woli Bożej interpretować. Tak, jakbyśmy Słowo Boże sobie właśnie jakiś fałszywy przekład Pisma Świętego. Tak, jak Jehowy, dajmy na to, ale i z naszych nawet. Przejmuje pokutą przez wieki, i które to pismo niestety wykrzywiało. Największy taki błąd, który się przez wieki powielał, to jest to są rogi Mojżesza. Podczas kiedy wiadomo, że są to promienie, a nawet tego Mojżesza z rogami wszędzie. A Pan Bóg Mojżeszowi rogów nie przyprawił, tylko człowiek. Tak? I tu trzeba być bardzo uważnym. Co Pan Jezus powiedział siostrze Faustynie, a nie jak sobie malarz to wyobraził i poprawił, bo on poprawił, bo on miał taką złą reprodukcję tego obrazu wileńskiego. Ta reprodukcja mu się nie spodobała i stwierdził, że on namaluje coś lepszego. Jeśli chodzi o przyblokowanie kanału łaski, no to cóż, jeżeli człowiek jest nieposłuszny Bogu, to Bóg sobie da radę. Jeżeli ten obraz Miłosierdzia Bożego, no ten film Marka Kondrata zrobił roboty niesłychaną, bo jak zauważyłem po tym filmie, ewangelizatorzy, którzy wychodzą z obrazem Jezusa Miłosiernego, zaczynają się wyłącznie tym obrazem wileńskim posługiwać, bo wiedzą, że tam Pan Jezus jest rzeczywiście przedstawiony w takiej formie, jak na całym Biblijskim i że to na pewno przekaz jest tym głębiej o tym obrazie coś można opowiedzieć. O każdym detalu, tak jak na Trójcy Świętej Blocha, gdzie spojrzymy na jakiś detal, to możemy wygłosić katechezę. A tu się niestety na tym obrazie chyli nie da, on jest po prostu piękny, tak jak ta Madonna Velázqueza. Ale on mi mówi, że Jezus jest miłosierny. Bardzo mi przykro, ale ja kiedy patrzę na ten obraz, to nie wiem, że Jezus jest miłosierny.
bardzo mi przykro, ale ja kiedy patrzę na ten obraz, to nie wiem, że Jezus jest miłosierny. Jak patrzę na tamte dwa, to wiem. Nie wiem czemu, ale tak jest moje, że tak powiem, wrażenie osobiste. I jeszcze jedna jest rzecz taka, że nie można głupot gadać, że ta urodzina bizantycka jest gnostycka, bo to jest nieprawda. To jest jakiś przesąd. Ja wiem, że jest mnóstwo ludzi, którzy chcieliby wdeptać w błoto całą teologię wschodniego kościoła. Ja przeczytam taki New Advent z roku 1910, no to tam na każdej stronie na ten temat jest hi, 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 ha, ha, ha. Jacy ci popi są durni, jak oni nic nie wiedzą, jacy ten luz jest ciemny i w ogóle jest to taka gałąź chrześcijaństwa utracona po prostu. Bo oni są neoplatonizujący, panteistyczni i tak dalej. Mnóstwo głupot na ten temat. No i teraz wiesz, to, że pewne reguły malowania powinny być zachowane, jest oczywiste, bo jeżeli te reguły są także w ramach zachodniego kościoła były. Przestrzegamy fakt, że Kościół Zachodni dawał artystom większą wolność. To jest fakt. Ale to nie oznacza, że można pewne rzeczy przedstawić jak się chce. Bo po prostu można na świętych obrazach, którym on daje, jest oddawana cześć, można po prostu popełniać, to mówię całkiem serio, błędy dogmatyczne. Tak? Można po prostu popełniać, to mówię całkiem serio, błędy dogmatyczne, tak? Można. Tak jak właśnie ksiądz biskup mówił, że na krucyfiksach w pewnym momencie w Hiszpanii, Portugalii Pan Jezus jest martwy. Po prostu tak jakby, po prostu jest martwy, tak? A my wiemy, że Pan Jezus był najbardziej żywy właśnie wtedy, kiedy umarł. Jest przepis Kościoła, który mówi, że nie wolno przedstawiać Pana Jezusa ukrzyżowanego tak, żeby nie budził nadziei zmartwychwstania. Coś musi być na tym, że my wiemy, że ten ktoś, kto wisi nad krzyżem, zmartwychwstanie. I tak samo, jeżeli przedstawiamy wizerunek Jezusa zmartwychwstałego, to muszą być ślady jego męki. Nie może to być taki piękny. Czy to były przyjdzie i on mówi, że pod wpływem Ducha Świętego to, czy tamto namalował, to tak ma być. Patrzę, czy są ślady męki. Ja mam tylko prośbę, żebyśmy nie używali niepotrzebnej sytuacji pod. No dobrze, no. No dobra, dobra. No. To znaczy, wydaje mi się, na początku chciałem powiedzieć, tak? Nie. Że obraz nie jest żadnym źródłem niczego. Nie widzę. No oczywiście. Nie jest żadnym źródłem niczego. Obraz jest środkiem, sposobem promocji, jaki Bóg wybrał. Jeśli to przyjmował z pasku, a nie jest źródłem niczego. To jest zmartwychwstałe, nie ma się do powodzi. I w tym sensie, no owszem, przedstawienie nie jest aż takie ważne. Natomiast dlaczego jest jednak ważne? Bo my tutaj troszeczkę błędnie formalnie mówimy, tylko ikony się nie maluje, ikony się pisze. Tak? A nie jest po prostu wizerunkiem, tylko jest pewnym głoszeniem, przedstawieniem pewnych praw Bożych. I dlatego to, co Jacek mówił, ten kanon jest o tyle ważny, że w ikonie każda rzecz coś oznacza. To znaczy, tam nie ma rzeczy, które są uznane za zdobne w zasadzie. Dlaczego może ta wschodnia teologia bardziej przykłada tego wagę? Otóż wschodnia teologia ma bardzo silny nacisk w składzie na to, jak było wcześniej. Znaczy, jeżeli ojcowie Kościoła coś mówili, czy coś pokazywali, to nie ma powodu, żebyśmy my tutaj robili to inaczej po prostu. U nich to jest bardzo szalenie akceptowane. U nich ojcowie Kościoła mają znaczną, nie wyższą rangę, tutaj robi to inaczej, po prostu.
U nich to jest bardzo szalenie, bardzo szalenie akceptowane. U nich ojcowie kościoła mają znacznie nie wyższą rangę niż u nas. Nie ma jak Pismo Święte. Tak? I dlatego również to tak samo jak nie można dowolnie opisać sceny ewangelicznej i mówić, że to jest Ewangelia, to na takiej samej zasadzie nie można dowolnie narysować obrazu. I to jest zupełnie ważne. No, natomiast no, powinniśmy cały czas, wydaje mi się, pamiętać, że co do tego, to nie obraz jest źródłem własnym. Obraz jest mimo wszystko tylko narzędziem Boga, żeby ją szafować. No, oczywiście. Tak. Jak to wygląda? Ja powiem szczerze, że w sumie to do dzisiaj. Nawet nie wiedziałem, że ten trzeci obraz istnieje. Kompletnie nie rozumiem, dlaczego ten pierwszy obraz jest nazywany ikoną. W sensie ja rozumiem zbieżność rzeczy, jeżeli chodzi o to jego postawę, ale jeżeli mamy tam Jezusowe, to słowo by mówiło o obrazie, nie o ikonie. No ale to jest to samo. Greckie słowo to jest obraz, to jest ikon. Nie, on nie mówił, bo się tylko z tego powiedzą. I tak. Tak powiedział. I generalnie, tak powiem szczerze, że zawsze mi się najbardziej podoba, jak ten obraz na środku. Jestem, jak generalnie lubię sobie rysować, może dlatego, bo tam jest kreskę tylko dosyć wyraźna, ale jest to, można powiedzieć, bardziej grafika, mniej obraz. Mi się wydaje, że paradygmatem, jeżeli chodzi o przekazanie tej łaski, jest komunikacja, jest to ta idea, która stoi za obrazem, jest komunikowana z drugiej strony. I ja powiem szczerze, że dla mnie, ja wiedziałem, o co chodzi, więc to jest litania loretańska. W jaki sposób mi to przekazało treści? Naprawdę nie widzę powodu twierdzenia, że on jest zły w jakikolwiek sposób. Znaczy, ja nie mówię, że on jest zły, tylko że on, że tak powiem, nie jest obrazem miłosierdzia według tych wskazówek, które Pan Jezus podyktował siostrze w Faustej. Można powiedzieć, że to jest bardzo piękny obraz Najświętszego Serca. O, proszę bardzo. To przypomina rzeczywiście obraz z pierwszego rozdziału Apokalipsy, kiedy Pan Jezus w prostej szacie. Po prostu jest w szacie. Ale to jest szata, to chyba jest troszkę założył, bo to jest właśnie. No, jak wygląda ta szata, to my nie wiemy, ale to przypomina to w każdym razie. Jedna rzecz taka, że tutaj ktoś zwrócił uwagę, że tutaj nie ma śladów męki na tym pierwszym obrazie. Owszem, są, bo Pan Jezus patrzy się z krzyża i jego głowa jest głową z całą Turyńskiego, więc to jest ślad męki. Nie ma śladów tutaj na rękach i nogach, ale tym śladem męki jest coś innego. No przez w tej chwili no, jest pewien dowód na to, że właśnie na tym filmie to było bardzo szczegółowo pokazane, że wszystkie wymiary się zgadzają idealnie. To jest film, który zrobił, no po prostu robił dobrą robotę niesamowicie. Nie. Masz dobrą robotę niesamowicie. Obraz ten jest nazywany ikoną, ponieważ powstał według konkretnego przepisu. I Jacek tam czytał. No przykładowo tam kolory promieni, nie? Są opisane te kolory i znaczenie tych kolorów, nie? Tak. Dlatego jest nazywany ikoną. A te, które rozmawiają z tym kolorem. Dobrze, nie kłóćmy się o obrazki. Nie o to nam o tym wszystkim chodzi. Teraz zrobimy 10 minut przerwy i za chwilę jeszcze ostatnia konferencja przed obiadem. Zapraszam na przerwę. No dobrze.